Siema Albert. Siema. Co ty masz za sprzęt, powiedz? KTM 125 LC2, silnik ten sam co DT 125 ma. No, ogólnie silnik zrobiłem w nim sam. Sam robiłeś remont? To... Odważny jesteś. Ile masz lat? 13. Albert, tak? Tak. Masz na imię. I chcesz, żebym się przejechał, zobaczył? W piachu, słuchaj, w piachu to ja ci pokażę, jaką musisz mieć pozycję. To będzie ci lepiej. A ile dałeś za niego, powiedz? Do remontu 1000 zł. Jeszcze z papierami to już w ogóle taniocha. No i tak, daliśmy do... Z ojcem dałem do mechanika takiego, że kilka razy zrobił. Tak naprawdę korba walnęła. Ja rozebrałem ten silnik, zrobiłem ładnie. Teraz korba Vossner jest, tłok Vertex. Sam robiłeś czyściutko. Bez mechanika już. Nie, tylko sam z internetu. Czasem. Z internetu? Z YouTube'a? Dobra. No dobra, słuchaj, przejadę się. I zobaczę, czy to w piachu idzie. To co, na pycha go pchamy? No. Sprzęgiełko rozrusznika musisz wymienić. Rzucę dwójkę. No i odpalił. Muszę uważać, żeby nie zgasł mi, tak? Bo będę go pchał. Dobra. O, lagi byś musiał zrobić. No wiem, ucieknął. No, czuję. I dlatego słabo ci się jedzie, wiesz? Ale fura! Takim dzisiaj cienki jadę. Może uda się. Ale to ma kopa, ty. Muszę zobaczyć, czy to ma hamulce w ogóle. Ma. Ale to rwie. O kurwa. Ale to rzuca na prostym nawet. No musisz sobie, Albert, to wszystko porobić, bo jeździć to raczej się tym można po asfalcie poruszać. Ale hopa ma. Ale niebezpieczny jest bardzo. Wali nim na boki. A tak w ogóle to kozacki sprzęt, naprawdę. Można górki tym podjeżdżać każde. O, słuchaj. Do jazdy na asfalt się nadaje, ale po terenie to musisz sobie to wszystko zrobić, wiesz? A ja podjechał pan jakąś górkę? Nie, wiesz co, powiem ci, że nawet na prostym tym motocyklem rzuca, wiesz? Mogę go zgasić? No. Słuchaj, tak, ogólnie to jest super, jeżeli chodzi o silnik, sprzęgło, idzie? To jest wszystko super. I naprawdę, to ma takiego kopa. O, lender. Kopa ma niesamowitego. Polecam taki motocykl, tylko musisz sobie zrobić tutaj wszystko, bo tu w ogóle tu jest niestabilny jakiś, wiesz? Nie wiem przez to, czy przez te lagi, że to w ogóle nie wybiera. No zobacz sobie. Usiądź, dzięki. Zresztą kawałek chcesz się przejechać? Nie, ja już jak przebrany jestem. No bo z karami. A jak ci fajnie z czego chodzi? Nie, sprzęgło fajnie chodzi, wszystko dobrze. Tylko no na przód no, masz. No mięciutko jest bardzo, nie? No. Wiesz. Jak zrobisz sobie lagi, to będziesz miał taki motocykl. I dlatego to ci słabo idzie, bo na prostym on po prostu wajchruje. Piachu pan próbował? Proszę? Po piachu?
Po piachu nie, ale nie ma sensu nim po piachu, bo musisz zawieszenie sobie zrobić. Ale ty nie utwardzisz tego tak. Po prostu... Ale to nie chodziło o utwardzenie, ale w ogóle... A co, że leci i ten? No jak, nie tylko, po prostu jeszcze jakieś luzy ma z przodu. Czy z tyłu? Czekaj, zaraz zobaczę. Jeszcze masz z tyłu luzy na wahaczu. No zobacz, jakie luzy są. Nie musisz go podnosić. Nie, no nie jest najgorzej. Jest no przejedź się, zobaczysz. Nie, nie, jak już jestem przebrany, to nie tak. Kawałek. Kurde. Cię zapchamy. No i ocenisz, czy tak samo jak ja, czy... Na pych. My cię na pych bierzemy, daj dwójkę. A ten... Cross Racing, jak wyślę info, zrobię. Takich nie raczej. To jest tak. A Lobo? A to nie wiem. Nie, w sumie to byś musiał zadzwonić, nie? Zapchamy cienkiego. Bo uważaj, żeby nie zgasło. Dużego kopa ma na jedynce. Naprawdę. Dwój się bi. A dwój? No, dwuja. Dobra. Dawaj. Pojechał. Albert i cienki pojechał. Ukradł, to ja teraz idę po Yamachy. No. Musisz coś zrobić, wiesz jeszcze. Zawiasy zrobi. Siemano. Siemano. Jak tam? Można wlepy prosić? Nie mamy już wlep. Nie macie wlep. Wszystko rozdaliśmy. Kalendarze i plakaty. O kurde, mogę? Prosić? No, no. Do Kuby tam, do Tomka. Dobra, dzięki. Spoko. Słychać go? A widzisz, jak mu lata to koło? Zobacz, 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 co się dzieje. Widzisz? Jedzie to. No jedzie, no. 125? No. Każdą górkę tu podjedziesz ty. Dobra, jak to wygadzi? Mocne to. A jak zawieszenie? Jak ci się jechało? Nie, no, zawieszenie jest turbo za miękkie, nie? Ale to nie oczekujmy nie wiadomo czego od, wiecie. Takiego motoru, ten, niżej dźwignię sobie byś tylko dał. A przód ci nie uciekał? Bo tu było widać, jak jedzie, że to ja wszystko wiem, tańcowało. Nie, nie, no ja to jedyne co... Kurde, no nie oszukujmy się, no takim motorem latać nie wiadomo jak nie będziesz, nie? Ale jedyne co, szczerze, tym hamulce zrobię, bo nie hamuje. No, hamulce zrób. Dzięki, że się dałeś przejechać. Super, Albert. Fajny sprzęt, naprawdę. Tylko zrób sobie zawieszenie przód i koło w górę. Ja nie mam mocy, tak szczerze. Nie, a ja wiedziałem, że to ma moc. To jest ten sam silnik, co w Yamaszce. Tak. 125. No to 125. Ale ten na pewno będzie lepiej szedł niż ta detetka. Bo detetka jest ciężka, a to jest lekkie. Jeszcze tam gaźnik wziąłem. Głowicę na przerobioną dźwignię tu, bo trzeba... Jak będziesz sprzedawał, to ja go chcę. Właśnie niedługo będę sprzedał. Dobra. To napiszę. Dobra, napisz. Zarejestrowany jest? Zarejestrowany. Dobra. To trzeba przerejestrować. No. No widzisz, cienki jeszcze będę miał dojazdy do pracy. Tomek na Kajo sobie to zamieni. To co, teraz pan Beto mi się da? O nie, beton nie. Właśnie beton dzisiaj nie jeździłem. No nie. No nie mówiłeś nic. A bo nie było cię tam. Nie no. Jarka Kadema upalałem. Taki chłopak dał mi 250 w busu, wie taką jak ja kiedyś miałem. Z 16 roku. Wiem, z której sam miał zwykł. Przypomniały mi się stare czasy dobre. Z busuwa? Pamiętasz, jak tam mnie wspieraliście? No. Ale to był dwusów wtedy jeszcze, nie? No. Pamiętam. Miały mi się czasy.
Jest co wspominać, nie? No. Kupimy sobie drugi motor, ale... Ten zaraz na sprzedanie. Coś nowszego. Który to jest rok w ogóle? 9-7. No zobacz jak to chodzi. I sam chłopak remont robił. Jeszcze raz, gdzie nas? Dostaliście wszystko? Dostaliśmy, tak, dzięki. Aha. Wszystkie takie markowe, aby mój biedny. Czyli co, jak będę sprzedawał, to pisać. Tak. Może Tomek weźmie. Mocniejsze niż Kajo? No. Mocniejsze. Ale akurat się nagrałem, jak lewy zaczynał. Jak 125 z 97 roku, mocniejsza od Kajo. No, od każdego Chinola. No, no nie ma, to wyrywa wszystko, nie? Pierwszy mi... A nie, dobra, drugi. Przecież to nawet jak trójkę zapniesz i wolno jedziesz, to się wymieli, nie? Ja mam albo trójkę, albo czwórę. Ja tam do czwórki dojechałem. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.